W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca, do Parku Bioróżnorodności. Przepraszam, tu nie ma żadnego wejścia do tego ogrodu? Nie. Kurczę, jeżdżę w koło już, no, nie mo... kiedyś to było takie fajne, ogólnodostępne, tutaj na wagary chodziłem, a teraz... jest wszystko ogólno zamknięte. Ja pierniczy. Tam na dole ma pan górkę i... Dzięki, dzięki. Już na bramie wejściowej jest regulamin Parku Bioróżnorodności i bardzo dużo zakazów. Godziny otwarcia parku. No tak. I same zakazy. Nie palić, nie wprowadzać psów, nie pić, nie śmiecić, nie pływać, nie jeździć na rolkach, na rowerze, na hulajnodze. Na niczym nie wolno. Ale park fajny zrobili. Ojej, park bioróżnorodności. Tak się to tu nazywa. O. A kiedyś taki fajny był park. Znany wśród mieszkańców miasta jako Park Fusińskiego, bo pod taką nazwą funkcjonował przed remontem, Park Bioróżnorodności dzieli Sosnowiczan. Powodem są liczne zakazy, które w parku obowiązują. Poza takimi, które obowiązują w innych terenach wypoczynku w mieście, zakazem śmiecenia, spożywania alkoholu czy deptania zieleni, tutaj lista jest poszerzona o zakaz uprawiania sportu, jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, korzystania z oczka wodnego w celach kąpielowych, czy wprowadzania psów. Tak więc nie dziwię się, że ta lista wzbudza silne emocje. Ale nie mnie oceniać, czy te zakazy są sensowne, czy nie. Ja zapraszam Państwa do tego parku i chcę go Wam przedstawić tak, jak ja go widzę. Kiedyś tętniło tu życie, a teraz kilka osób. Także świadomie łamię zakaz jazdy na rowerze, bo chcę Wam pokazać cały ten park, jak wygląda. Gdybym musiał go obejść pieszo, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Także trudno, trzeba się poświęcić.
jest super. Piękna pogoda, tak zwane okno pogodowe, bo ostatnio lało bardzo. Dzień zaliczony.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.